Cześć moi drodzy. Witamy po świątecznej przerwie. No, troszkę długa to przerwa była, ale udało nam się przed nowym rokiem jeszcze do Was powrócić. Dziękujemy za wszystkie pozytywne komentarze, może nie komentarze, ale bardziej wiadomości, które nam przysyłacie. Jest to bardzo miłe, bardzo nas wspiera, bardzo mówi nam, że robimy dobrą robotę. Tak, bardzo motywuje właśnie. No, owszem, mówiłam w poprzednim odcinku, mówiłyśmy, że będzie specjal świąteczny i tak dalej. No niestety nie wyszło, za to Was przepraszamy serdecznie. Niestety, cóż, zdrowie, Przygotowania. święta, teraz też troszkę chore, ale Damy radę. dajemy radę, tak. I cóż, dzisiejszy odcinek będzie o tym, co do sądu. Co jest potrzebne do sądu, co wymagają, czego wymagają niektórzy lekarze, co jest wymagane stricte do sądu, tak naprawdę. No więc zaczynamy. Po pierwsze, primo. Po pierwsze, primo ultimo, na pewno wymagany jest kariotyp. Badanie kariotypu. No, niektórym udaje się go zrobić na NFZ. Ale podobno długo to trwa. Tak. Raz, że długo trwa. Dwa, no, podobno też nie jest to zbyt łatwe do zrealizowania. Żeby zdobyć skierowanie od lekarza na NFZ po prostu. Tak. Prywatnie natomiast w każdej placówce diagnostyki można zrobić. Oni przesyłają między swoimi oddziałami próbkę i to jestem pewna, bo ja robiłam akurat w diagnostyce i w każdej placówce diagnostyki. I też w wielu placówkach zajmujących się prowadzeniem ciąży, badaniem Tak. przed ciążą. Warto się upewnić w internecie, bo wiele placówek ma po prostu cenniki. Część może być nawet 100 zł tańsza. Zgadza się. Ogólny koszt kariotypu. To jest z tego co najtaniej gdzieś widziałam w komentarzu czyimś, to od 350 bodajże do nawet 500 zł, więc naprawdę warto poszukać, gdzie jest taniej. Ja w diagnostyce, jak robiłam, okej, może reklama, może nie, nie chcemy za nikogo reklamować, ale po prostu ja zapłaciłam za to około 400 zł, tam 400 chyba z groszami. Ja z tego co pamiętam, równo 400 w jednej właśnie z placówek zajmujących się ciążą. Tak, jest taka sieć klinik Bocian Dokładnie. i nawet tak jak u mnie, jak ja robiłam w diagnostyce, to też wysyłali do tej placówki, więc warto się na przykład tam dopytać, jaki jest koszt, bo może się okazać właśnie tańszy. Też trzeba uprzedzić, że na kariotyp często się czeka, przynajmniej 3 tygodnie mniej więcej. No, ja czekałam 2, więc no to też zależy, ale no ogólnie to właśnie najkrócej to jest przeważnie 2 tygodnie, więc tak uogólniając jest od 2 tygodni do miesiąca, zależy kto gdzie robi. No niestety jak pójdziecie na NFZ, to przeważnie to jest do miesiąca, nawet czasami dłużej podobno. Więc także, no jeżeli macie czas, tak, no to śmiało, ale warto o tym pomyśleć. Jeszcze sporo przed złożeniem papierów do sądu, bo to jest rzecz koniecznie wymagana przez sędziów. Często przez lekarza nawet. Tak, lekarze prowadzący też bardzo tego wymagają, ale do złożenia do sądu wraz z pozwem jest to potrzebne. Kolejną rzeczą, no to jest sam pozew, tak? Pozew, cóż, jest wiele wzorów. Na różnych stronach, forach dostępne. Tak, ja na przykład składałam z niebieskiego forum. Tam jest bardzo fajny, krótko zwięźle na temat opisane, po prostu się, no tak naprawdę wstawia swoje dane i to jest tak naprawdę wszystko. Jest tam dla jednej i dla drugiej strony, tak? Są też różne na innych stronach, na forach, na grupkach można znaleźć.
Także to jest naprawdę, no, ale fakt, na niebieskim forum też jest opisane, no, co jest konieczne, na przykład, tak stricte. I są właśnie wzory dokumentów, wzór pozwu, są tam też inne wzory, do na przykład zmiany imienia i tak dalej. Chociaż no, mi na przykład się udało, nawet nie musiałem wypełniać żadnego specjalnego wniosku do zmiany imienia potem, tylko napisałem po prostu szybki wniosek odręcznie i też było spoko. Bardzo ważną rzeczą w pozwie jest zawarcie artykułu, na podstawie którego wnioskujecie o zmianę płci metrykalnej. Bodajże 189 kodeksu cywilnego. Tak, tego nie jestem pewna, czy jest to 89, sarki, ale na pewno musi to być zawarte, bo trafiła się ostatnio też, rzuciła mi się w oczy pewna sytuacja, gdzie ktoś był święcie przekonany, a po co sądowi to? No niestety to jest, że tak brzydko powiem, naszym zasranym obowiązkiem, żeby właśnie to wszystko zawrzeć, tak? Na podstawie jakiego artykułu, na podstawie jakich badań, jakich wniosków lekarzy, tak? Opinii. Zaświadczeń, opinii. Na podstawie tego to wszystko musi być zawarte. Dlatego, że jest to proces cywilny, w którym to my lub strona przeciwna musimy złożyć wszelkie dowody, a sąd się w ogóle nie zajmuje czymkolwiek więcej, tylko to, co dostanie, Tak, i to jest rozpatruje. podstawą do Tak. wyroku. Więc jeżeli nie będzie zawarte cokolwiek tak naprawdę typu na w ogóle na podstawie jakiego artykułu, to sąd nawet tego nie rozpatrzy, bo no czemu ja mam to rozpatrzeć? Na jakiej podstawie, tak? Sądy są w Polsce takie, no bardzo, jakby to ująć, prostolinijne. Podasz mu wszystko na tacy, to on dopiero pomyśli. Jak nie, no to nie. Dlatego właśnie pamiętajcie, żeby wszystko było zawarte. Właśnie dlatego ja akurat osobiście polecam z niebieskiego forum, bo tam jest wszystko właśnie zawarte na podstawie, jest już wypisane na podstawie jakich badań, jakich zaświadczeń. Po prostu tam sobie ewentualnie dodajecie albo usuwacie, co według was tam, co macie lub co nie macie. Ale naprawdę potrzebne jest do wniosku takie minimalne minimum. To jest właśnie kariotyp. To jest właśnie no, pozew, tak? Co musi być też, kariotyp musi być nawet wpisany jako badanie w pozwie. Musi to być wpisane. Odpis pełny aktu urodzenia. I Tak. to jest ważne, że musi być pełny, nieskrócony. Zupełny. Odpis Czy zupełny. zupełny? Tak. Przepraszam, Pati, ale No dobra. tak, to się nazywa odpis zupełny aktu urodzenia i ten odpis ogólnie możecie dostać w każdym USC. Lecz jeżeli udacie się do USC Urzędu Stanu Cywilnego, rozwijając skrót, jeżeli udacie się do urzędu, gdzie po prostu mieszkacie, a nie tam, a nie urzędu odpowiadającemu miejscu urodzenia, bo tam są przechowywane wasze wszelkie pisemka i tak dalej, że tak to ujmę, to po prostu będziecie czekać, tak? 2-3 tygodnie przeważnie się czeka, zanim oni prześlą wniosek, zanim ten wniosek zostanie rozpatrzony. I zanim oni wyślą ten odpis do tego urzędu, do którego składacie. Lecz jeżeli pojedziecie, no bo różnie to naprawdę bywa, no wiadomo, mieszkamy gdziekolwiek, i jeżeli pojedziecie do urzędu właściwego dla waszego miejsca urodzenia, to macie to od ręki. To z tego co pamiętam, kosztuje 27 chyba Coś złotych. koło tego. Przynajmniej ja tyle płaciłem. No to dostajecie kwitek, po prostu idziecie do banku, zaraz, no banków jest sporo, więc idziecie do banku, opłacacie i dostajecie od razu odpis właśnie, tylko musi być odpis zupełny. Nie skrócony, tylko właśnie odpis zupełny.
Jako, bo tam no też jest, dostajecie po prostu taki formularzyk. No i do czego jest potrzebne? No to możecie napisać, że do zmiany, że do korekty płci, zmiany płci metrykalnej, albo możecie napisać po prostu, że do sądu i to też zupełnie wystarczy. No to jest po prostu taka zwykła formalność, tak? Kolejną rzeczą, Pati? Opinie. Trzy Tak. opinie od lekarza, seksuologa, zazwyczaj prowadzącego, w której będą zawarte też zazwyczaj te wszystkie badania, które on wam zleci. Ewentualnie będą potem potrzebne biegłemu, ale zostawmy to na razie. Opinia od psychologa i opinia od psychiatry, która jest najłatwiejsza i najkrótsza. Tak. Rozwijając opinia od seksuologa, lekarza prowadzącego, bo to też jest właśnie troszkę, można powiedzieć, sporna kwestia, bo to jest ogólnie opinia powinna być od lekarza prowadzącego. No, ale że większość lekarzy prowadzących jest seksuologami, no to tak się po prostu przyjęło, ale ogólnie to jest opinia, jest wymagana opinia od lekarza prowadzącego. Jeżeli prowadzi was endokrynolog, to musicie zawrzeć opinię od tego endokrynologa, opinię od seksuologa i od psychiatry i psychologa. Tak w gwoli ścisłości. Bo możecie, owszem, możecie iść po prostu do seksuologa, tak? Jedna, dwie wizyty, to nie wiem ile by to tak trwało, jeżeli nie byłby waszym lekarzem prowadzącym. No i wystawi wam opinię, ok, tylko musi być tam zawarty też okres leczenia, tak? Od kiedy na przykład trwa wasze leczenie, bo nie będąc na terapii hormonalnej, czyli tak zwany właśnie HRT z angielskiego, no są dużo mniejsze szanse jednak na to, że Sprawa będzie nam się widziana. powiedzie na sprawie, tak? Że na przykład nie zostanie odroczona, nie dostaniemy biegłego, czy że w ogóle sędzia stwierdzi, a jednak nie, tak? Odwołuj się na przykład, czy coś potem. Także najlepiej być na hormonach. Można to złożyć od razu po pierwszym, pozew od razu po pierwszym miesiącu, naprawdę, ale najlepiej, żeby było zawarte właśnie od kiedy się leczymy. Jeżeli chodzi o psychologa, no chyba mówiliśmy ostatnio w poprzednim odcinku, taka diagnoza psychologiczna też trwa od kilku do kilkunastu nawet spotkań. Co tam będzie zawarte? Zazwyczaj wywiad z pacjentem, czyli diagnoza plus testy psychologiczne, które są, jakieś są nawet z tego co wiem, wymagane. Tutaj ja się wtrącę, akurat troszkę co nieco na ten temat wiem. No, byłam też trochę na psychologii, ale to mniejsza. Już nie jestem. Ale tak, są wymagane dwa testy. Jest to test osobowości. To jest bardzo krótki test, to, nie wiem, bodajże 27 chyba pytań. Taki po prostu teścik, szczerze mówiąc, to kierowcy zawodowi muszą wypełnić dużo potężniejszy test niż ten. I tamto to też jest test osobowości. Tak gwoli ścisłości, jako ciekawostka. Natomiast drugi test to jest MMPI-2. To jest test, bez którego naprawdę, no, może się nie powieść, że tak powiem. I też psycholog zawiera oba te testy w opinii. Ja robiłem jeszcze jakiś trzeci, nie pamiętam jego nazwy, co to był za test, ale to był po prostu taki bardziej poboczny na takie reakcje bodźcowe, tak? Czy moje reakcje są bardziej kobiece, czy bardziej męskie, czy uogólnione. Taki test jeszcze dodatkowy właśnie to był. Też był zawarty w opinii, jak najbardziej. Natomiast no, test MMPI jest naprawdę spory. MMPI 2 jest testem
osobowości, testem zachowań. Pytania wbrew pozorom są naprawdę idiotyczne czasami, mogą się wydawać. Powtarzają się. Tak, powtarzają się, są na przykład tylko inaczej odpowiedzi ustawione. Przepraszam. Tych pytań jest ponad 300, ale pocieszę Was, starsze pokolenia miały gorzej, bo pierwotny MMPI 1 miał tych pytań prawie 700. Tak, taka ciekawostka od mojej psycholog właśnie i ze studiów. I tak, co jeszcze właśnie do testów? Naprawdę odpowiadajcie to, co czujecie. Nie próbujcie kombinować, bo w MMPI nie da się nic wykombinować. To jest tak naprawdę tak pogmatwany test, że się po prostu pogubicie, jak będziecie próbowali kombinować. Dodatkowo, co do jeszcze psychologa, fajnie jest też mówić szczerze. Nie kombinujcie za bardzo. Okej, tak jak wspomniałyśmy w poprzednim odcinku, niekoniecznie można się przyznawać, jak ktoś jest homoseksualny. Lepiej powiedzieć właśnie, że jest się biseksualny, gdyż właśnie sędziowie potrafią być też tacy troszkę zgrzytliwi pod tym względem. Przepraszam. Pod tym względem potrafią być lekko zgrzytliwi, jak również niektóre osoby prowadzące, w sensie lekarzy prowadzących, też potrafią być lekko zgrzytliwi, jeżeli osoba transseksualna jest dodatkowo homoseksualna. Nie mówię, że każdy, ale zdarzały się takie przypadki, gdzie potrafili przeciągać w nieskończoność, takie tak zwani gatekeeperzy po prostu się z nich robili. Także no w tym przypadku właśnie warto, czy psychologa, czy useksuologa, warto jednak troszkę naciągnąć prawdę po prostu i powiedzieć, że jest się biseksualnym. Nawet jeżeli w przeszłości bywały partnerki, partnerzy po prostu tak, że wychodziło właśnie homoseksualność, to się nie ma czym. To wam nie stwierdzi nikt tego, że nie jesteście biseksualni. Po prostu powiedzcie, że jesteście tak, że tam czujecie lekki pociąg do płci przeciwnej i tak dalej. No nie, tam nie musicie mówić, że tak, o, jest porówno czy coś. Wystarczy powiedzieć, że na przykład ten pociąg jest lekki, że bardziej pociąga was na przykład płeć wasza, tak? Niż przeciwna, ale też no gdzieś tam trochę jednak tego pociągu jest i w tamtą stronę. I to już takiemu lekarzowi wystarczy. Już on będzie połechtany po swoim ego i tak dalej. No i ogólnie opinię psychologiczną, przepraszam, można zrobić. No niektórym osobom udawało się właśnie nawet w 4-5 wizytach. Zazwyczaj 5, 6, 7. Do tego opinia Psychiatry. psychiatryczna. To jest akurat najprostsze. Po prostu formalność. Kilka pytań i dziękuję. Na jednej wizycie, no góra dwie, jeżeli ktoś coś trafi po prostu na jakiegoś dziwniejszego lekarza, że tak powiem, to góra dwie wizyty, ale przeważnie to jest jedna wizyta, parę zwykłych, prostych pytań. Tak naprawdę chodzi o to, żeby w tej opinii psychiatra napisał, że nie ma żadnych psychicznych chorób, które by były przeciwwskazaniem do tranzycji. Tak, Tyle. u mnie akurat opinia psychiatryczna zawarła się w jednym zdaniu i brzmiała dosłownie, no lub prawie dosłownie, tak, że nie widzę żadnych przeciwwskazań do korekty płci danej osoby. I to wszystko. I to sędziemu wystarczyło. Sędzinie akurat w moim przypadku. I u mnie naprawdę te rzeczy, jak w moim przypadku, w zupełności wystarczyły do sądu. Nie robiłam żadnych jakichś wymyślnych badań, żadnych EEG i tak dalej.
Okej, niektórzy lekarze prowadzący na przykład mogą tego od Was wymagać. Ale to jest już bardziej kwestia lekarza prowadzącego niż to, co jest potrzebne serio do sądu. Bo sędziego to nie interesuje, po pierwsze. Po Po drugie, się nie drugie, zna. on nawet nie wie, co tam jest napisane. To jest sędzia, a nie lekarz. Więc naprawdę to są te podstawowe rzeczy, które muszą być we wniosku do sądu. Co jeszcze? Sam wniosek. Trzeba powiedzieć, że trzeba się przygotować na opłatę rzędu 600-700 zł mniej więcej. 600-650, tak się waham. Oczywiście kopie, kopia dla siebie, kopia dla pozwanych. Jeżeli ktoś oczywiście ma dwoje rodziców, no to dwie kopie w tym wypadku, nie może być jedna dla obojga. No i kopia dla sądu. Tak, i o tym należy pamiętać, szczególnie, że muszą być właśnie oryginał i trzy kopie. Też kwestia taka, jeżeli macie oboje rodziców, pozywacie ich oboje, chyba że któryś z nich jest pozbawiony praw rodzicielskich do Was. Wtedy nie. Wtedy pozywacie tylko te jedno, które ma do Was prawa rodzicielskie. Jeżeli jesteście sierotami, a nie macie dzieci w wieku powyżej 16 lat, musicie wnioskować o kuratora sądowego, który Będzie stroną przeciwną. tak, który będzie stroną przeciwną, będzie zastępował rodziców. Jeżeli natomiast macie dzieci w wieku lat powyżej 16, takie rzeczy są dostępne w Polsce, jak najbardziej, taka możliwość. Pozywacie swoje dziecko. Możecie pozwać swoje dziecko zamiast rodziców. Tak, jest to dość śmieszne, ale jednak no, dzieci częściej potrafią nas zaakceptować niż nasi rodzice. I taka jest prawda. Zdarzają się już takie przypadki, że ludzie pozywają właśnie swoje dzieci. No fakt, nie wiem jak to jest z ich liczbą, czy muszą pozwać wszystkie, czy na przykład jedno wystarczy, ale musi mieć co najmniej lat 16, żeby miało już odpowiedzialność prawną. Co tu jeszcze? Na razie chyba wszystko. Idziemy do sądu, Tak, składamy idziemy do lub sądu, listownie. składamy. Można. Jeszcze tak, można listownie, chociaż lepiej jest zanieść to osobiście i pamiętajcie, sąd okręgowy i najlepiej sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej. Czyli w waszym przypadku, jeżeli pozywacie rodziców, to dla sąd okręgowy właściwy dla rodziców. Bo bez uzasadnienia, dlaczego? Jeżeli złożycie właściwy dla was, to bez uzasadnienia sąd może wam odrzucić wniosek. O tak. Bo jest to proces cywilny i takie jest w Polsce niestety prawo, że musi być to sąd właściwy dla osoby pozwanej. Nawet jak mieszkacie, załóżmy, w Szczecinie, osoby pozwane mieszkają w Krakowie, możecie napisać uzasadnienie dlaczego, ale sąd może i tak wam to odrzucić i skierować sprawę do sądu w Krakowie. To jest to. Jeszcze dodatkowo co do kwoty kwestii płatności. Możecie się starać o zwolnienie z opłaty lub przeniesienie opłaty na stronę pozwaną. Lecz musicie to uzasadnić specjalnym wnioskiem jeszcze dodatkowym do pozwu dołączanym, gdzie przedstawiacie wykaz swoich dochodów, swojego budżetu, swojego majątku i jeżeli nie przekroczy on danego progu jakiegoś samoustalonego, tego nie wiem jaki to jest próg, wtedy sąd może zwolnić was z opłaty na koszt państwa lub na koszt osób Pozwanych. pozwanych. Lepiej po prostu na
poprosić o zwolnienie z opłaty niż o przeniesienie opłaty na stronę pozwaną, żeby nie było potem jakichś komplikacji. Ale to też właśnie musicie to bardzo, bardzo temu udowodnić. Ja próbowałam sama, ale po prostu zrezygnowałam, bo moje ruchomości i mam samochód i to też się liczy, też trzeba to wpisać. Wtedy też kwota akurat, którą zarabiałam, dochód był po prostu zbyt wysoki, żeby zostało to właśnie przyznane ten odcięcie, tak, tej kwoty właśnie, czy chociażby zmniejszenie, bo może być w ogóle, możecie zostać w ogóle zwolnieni, a może być kwota to pomniejszona. Ale o tym sędzia decyduje na rozprawie lub na osobnej nawet rozprawie. Ciężko mi to powiedzieć, jak to się dzieje. Ale no niestety tak to działa. Więc naprawdę, no jeżeli macie jakiś niski dochód, nie macie jakiegoś samochodu czy mieszkania czy cokolwiek na siebie, możecie się starać jak najbardziej o zwolnienie z kosztów. I co, Pati? Wnioski na pewno można znaleźć tak samo na forach, grupach. Tak, na niebieskim forum też to wszystko jest, jak najbardziej. Na grupce wsparcia jak najbardziej zachęcamy, polecamy, zapraszamy. Też jeżeli czegoś nie wiecie, jeżeli potrzebujecie jakiejś porady prawnej, zapraszamy do Fundacji Transfuzja. Oni mają swój dział prawny, zajmują się takimi rzeczami. Zajmują się pomocą właśnie prawną osobom transpłciowym, prawną, psychologiczną, także można się z nimi też kontaktować. No cóż, no nie chcemy reklamować, ale naprawdę polecamy. Mi na przykład pomogli, także polecam, polecam grupki, polecam transfuzję, polecamy serdecznie. No i co tu więcej? O ewentualnych biegłych czy innych tego typu jakichś komplikacjach opowiem już w kolejnym odcinku, żeby już bardziej nie przeciągać i tak już długo wyszło. Tak, spotkałyśmy się z opiniami, że bardzo długie odcinki robimy i w ogóle trudno, no nie pasuje wam, to nie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, oglądajcie. Jeżeli nie, no to cóż. Tak naprawdę każdy z tych tematów można rozciągnąć na drugie tyle, spokojnie. Albo i lepiej. Ale naprawdę, my nie robimy tego pod publikę, żeby zdobyć jakiś fame czy coś, tylko żeby wam po prostu pomóc, żeby wyjaśnić, pomóc, opowiedzieć w miarę jasno, zwięźle i na temat. Okej, może się trochę przecinamy czy coś. Ja nie jestem ani Patty, nie jesteśmy jakoś mega, nie siedzimy w obróbce wideo i tak dalej, i jest to w większości żywy materiał, ale tak to jest i tak to będzie. I tego się raczej tego nie zmienimy, bo nie zamierzamy po prostu spędzać na tym połowy życia. Mamy własne życie, własny domek. Także jeżeli wam pasuje, fajnie, cieszymy się. Zapraszamy do oglądania kolejnych naszych produkcji. No i co? Życzymy wam szczęśliwego nowego roku, dużo szczęścia, dużo radości. Powodzenia we wszystkich sprawach, akceptacji. Tak, szczególnie bardzo dużo akceptacji, tolerancji. No i cóż, rodzinnego ciepełka na pewno, bo to jest bardzo ważne. No i czego więcej? No wszystkiego, czego zapragniecie, tak naprawdę możemy wam życzyć. Ale najbardziej to po prostu bycia sobą. Bądźcie sobą, trzymajcie się cieplutko. Hej, do następnego odcinka. Pa, pa.